Witam serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo poprowadzę dla Was program. Nazywam się Piotr Zabrocki, a moimi i Państwa gośćmi są Małgorzata Zabrocka. Dzień dobry Państwu. Anna Rembalska. Witam. Oraz, pewnie znacie już doskonale, Iwan Belostenko. Dzień dobry. I dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać na temat, no myślę, że dość popularny, bo jest o tym głośno. Prawie z każdego portalu biją do nas nagłówki o jakiejś nowej diecie cud, o jakimś nowym lekarstwie na raka, na najróżniejsze choroby. Mamy dietę optymalną, dietę wysokotłuszczową, niskowęglowodanową, diety kapuściane, a nawet usłyszałem ostatnio od Ani, że słyszała o diecie Alleluja. Więc jak widzicie, temat jest bardzo popularny, temat jest na topie i chcielibyśmy porozmawiać tutaj, może obalić pewne mity, może dać Wam kilka cennych wskazówek. Na początku zaznaczę jednak, że nie jesteśmy, tak jak tutaj siedzimy, lekarzami, nie udzielamy porad medycznych, lekarskich. Chcemy się z Wami podzielić swoimi doświadczeniami, swoimi odkryciami i mamy nadzieję, że część z tych rad, część z tego, o czym będziemy mówić, zainspiruje Was do jakiejś zmiany, do poprawienia swoich nawyków, no w takim celu, żebyśmy wszyscy byli zdrowsi, żyli dłużej i mogli dokonywać większych rzeczy. A więc rozpocznijmy. Zastanówmy się, czy jest sens w ogóle zajmować się tematem zdrowego odżywiania, tematem poszukiwania jakichś lepszych sposobów odżywiania, czy może to jest tak, że wystarczy pójść do sklepu, zorientować się, jaka dzisiaj jest promocja i kupić to, co najtańsze, najlepiej, żeby było dużo i tanio. To może po kolei, Małgosiu, jak uważasz, czy jest sens pochylać się nad tym tematem? No ja na pewno jako sportowiec muszę powiedzieć, że ważne jest to, co jemy, jak jemy, bo tak naprawdę jesteśmy tym, czym jemy. I no, myślę, że zdecydowanie przede wszystkim trzeba przemyśleć, co robimy, jak robimy zakupy, żeby to nie było tylko to, co nam wpadnie w ręce, coś łatwego. To, że coś może być dobre, zdrowe, wcale nie musi znaczyć, że to musi być jakieś skomplikowane w przygotowaniu, ale przede wszystkim zwrócić na to uwagę, co wkładamy do swojego żołądka. Dziękuję za to świadectwo. Jeszcze przypomnę, że Małgosia Zabrocka jest wielokrotną mistrzynią Polski, Europy, a także i świata w karate tradycyjnym, więc myślę, że świadectwo sportowca, który mówi o tym, że to, co w siebie wkładamy, jest istotne, powinniśmy to rozważyć i wziąć pod uwagę. Aniu. Tak, również się z tym zgadzam i uważam, że no, tak jak odżywiamy się, no to później to jedzenie no, trawimy i tak dalej, to się w taki sposób odbywa, że nasze komórki się wymieniają i z czego one mają się odbudować, jak będziemy jedli żywność przetworzoną, wysoko przetworzoną, która będzie oddziaływała na nas w taki zły sposób. Dziękuję. I słowo wstępne jeszcze od Iwana. No, myślę, że jedzenie to jest taka kwestia kluczowa, bo nawet bardzo łatwo zauważyć, że to, co jemy, wpływa na naszą psychikę, na nasze zachowanie, na no, w sumie na wszystko. Nie? Bez jedzenia wiadomo, że długo by nie przeżyliśmy, więc to staje się taką rzeczą kluczową. Myślę, że to każdy człowiek, który tam zawsze to jest tak, że jak przechodzi pewny okres życia, tam jak jesteśmy młodzi, to możemy połykać wszystko i na nas nie oddziałuje, co najmniej tego nie widzimy aż tak, a jak już zbliża się ten magiczny zakręt trzydziestki, to już zaczynamy odczuwać pewne jedzenie nam szkodzi i zaczynamy właśnie zastanawiać się, co powinniśmy jeść. No i tu, jak powiedziałeś, że jest od czasu do lasu przeróżne teorie i diety i protokoły i ciężko w tym właśnie połapać się. Powiedziałeś około 30. Z tego, co wiem, to mniej więcej około 30 to jest twój wiek. To może powiedz właśnie, jak to u ciebie się zaczęło, jakieś twoje takie wstępne przemyślenia. Skąd u ciebie zainteresowanie tym tematem? No, u mnie, już tak jak powiedziałeś, około 30 zaczęło się właśnie to poszukiwanie, bo zauważyłem, że mam problem z trawieniem. Tu nie będę wchodzić w szczegóły, ale taki dużo ludzi też, z którym rozmawiałem, też mają taki problem, czy problemy ze skórą związane, czy tam z koncentracją. No i zacząłem poszukiwać przeróżne właśnie diety. Byłem wegetarianinem 8 miesięcy. Później też przeróżne protokoły, też trochę związane z religią wschodu, tam z buddyzmem i tak dalej.
No ale w pewnym momencie trafiłem na takiego właśnie dentysta, który tam był aktywny w Stanach w latach 30., 1930-40 rok. Nazywa się dr Weston A. Price. Tu widzimy na ekranie, napisał taką książkę, bardzo znana, jest bestsellerem, jeżeli chodzi o odżywianie, i mniej więcej każdy autorytet w tym świecie anglojęzycznym powołuje się na tego lekarza. Krótko powiem też jego historię. On po prostu był dentystą w Stanach Zjednoczonych i zauważył, że dużo z jego pacjentów właśnie mieli problemy dentystyczne, czy to prusznica, czy tam przeróżne korzeniowe problemy z zębami. Zaczął zauważyć, że mimo tego, że niby według tej diety tych czasów zdrowo odżywiali się, mieli problemy. No i po prostu zdawał sobie sprawę, że to związane w jakiś sposób z jedzeniem, tylko nie miał okazji to zbadać, jakby tak... jak się nazywa, skuteczne w laboratorium. Nie, no, by ciężko to zrobić, to tu musiałby zamknąć ludzi, wyciągnąć ich ze swojego życia, nie? I on potrzebował jakby takich ludzi, którzy jedzą inaczej i są poza tym systemem odżywiania amerykańskiego. No i po prostu tam wtedy akurat w tych czasach kamera stawała się takim bardziej powszechnym sprzętem, no to on wziął swoją kamerkę, poleciał na mniej więcej cztery kąta świata, badać właśnie taki oddzielony wspólnoty ludzi, którzy żyli daleko od cywilizacji, albo nawet czasem po prostu niedaleko, po prostu ograniczone, jak na przykład w tym Laurentian Valley w Szwajcarii, gdzie po prostu była jedna ścieżka, gdzie można było tylko wieźć wózek z solą i tyle. I zaczął badać po prostu, przechodził do takiej wioski, tu widzicie na zdjęciach, wystawiał gdzieś około kilkaset tych mieszkańców tej wsi, czy tam tej społeczności, i po prostu badał ich zęby, nie? Mhm. Też kości, też badał ich przodków z grobów, grubość ich kości i tak dalej. I wyobrażacie sobie, że mniej więcej na tysiąc zębów z tych mieszkańców, który wystawiał w kolejki i sprawdzał ząb za zębem, to okazało się, że na tysiąc zębów było mniej więcej jeden ząb, który był zepsuty, który był zaatakowany kiedyś próchnicą czy tam inną chorobą, i to tyle, nie? I reszta zębów wyglądali tak, jak widzicie na zdjęciach, bardzo w dobrym stanie. Niestety musiał właśnie odwozić, żeby zrobić te zdjęcia. To wygląda trochę przerażające, ale na tych innych zdjęciach widać, że te ludzie naprawdę są uśmiechnięty, szczęśliwi. Tu jak widzicie, mają dużo, dużo miejsca właśnie w ich szczęki, żeby umieścić te wszystkie zęby. Jak wiemy, że tutaj u nas w naszych czasach to jest duży problem, żeby umieścić te wszystkie zęby. Te zęby mądrości są problemy. Te boczne też jakby tak wystają z szeregu, nie? Też zobaczycie na ich szczęki, to mają bardzo duże kości, duży jakby nos jest bardzo duży i bardzo łatwo jakby nabrać powietrza, nie? To właśnie mieliśmy okazję wczoraj gościć Marcelinę Witek, to właśnie są te problemy związane ze sportem, nie? Więc on to wszystko odkrył, on też wysyłał próbki ich jedzenia do Stanów Zjednoczonych na badanie i odkrył, że w tym jedzeniu była przerażająca o wielu, wielu więcej minerałów i witaminów i przeróżnych substancji, który w tamtejszym jedzeniu w Stanach Zjednoczonych, to do porównania do dzisiejszego jedzenia jest i tak jest o wiele zdrowsze, to będzie dziesiątki raz więcej minerałów i witaminów niż w tym jedzeniu w Stanach Zjednoczonych. No to tak woli wstępy, to jest ten lekarz, którego właśnie natknęłam się na niego, i później to mnie przeprowadziło do właśnie do protokołu GAPS. Zacząłem stosować ten protokół, no i tak mniej więcej to wyglądało dla mnie. Taka myśl, jak słucham, jak opowiadasz o tym braku problemów z zębami, no to naszło mnie, że dentyści, którzy oglądają nasz program, nie jestem pewien, czy im się to spodoba. Jeżeli masowo ludzie by przyjęli te pewne sposoby właśnie odżywiania, postępowania, które były stosowane w tych plemionach, w tych różnych miejscach, o których opowiadałeś, obawiam się, że ta branża mogłaby się zawalić. Albo może być tak jak w Stanach Zjednoczonych, że właśnie ona przekształciła się na takich holistycznych dentystów, którzy już teraz nie tylko leczą zęby, ale też pomagają swoim pacjentom właśnie zrozumieć, co oni powinni jeść, i tłumaczą im, jak to jest związane w Stanach. Tak właśnie wygląda, że uświadamiają ludzi, a nie jakby dbają za nich, za ich
zdrowie, bo wiadomo, że lekarz z nami nie będzie siedzieć przy każdym posiłku i na zakupach, nie? To musimy my wziąć jakby aktywny udział, odpowiedzialność za to wszystko, a nie polegać na lekarzach, żeby nam jakby tłumaczyć, co mamy jeść. Wspomniałeś takie słowo protokół GAPS. Tutaj mamy książkę, nazywa się Zespół psychologiczno-jelitowy GAPS. Zanim przystąpimy do omawiania tego protokołu, jeszcze może poprosiłbym Anię króciutko o takie twoje świadectwo, bo z tego co wiem, to też przez różne etapy przechodziłaś. To tak jakbyś w pigułce mogła nam podać. Zgadza się, bo pigułka będzie krótka. Zaczęło się od takich problemów z bulimią, z kompulsywnym jedzeniem i to już uzależnieniem od słodyczy i to od dzieciństwa trwało i rujnowało zdrowie, takie wyniszczające postępowanie z jedzeniem spotęgowało moje już funkcjonowanie układu pokarmowego, i który no, zbuntował się przeciwko mnie, no, tak jak z nim postępowałam, tak zadziałał i no, to mnie tak naprowadziło, żeby jednak zadbać o zdrowie lepiej i efektywniej i rzeczywiście skupić się na przyczynach, a nie na objawach, żeby nie łagodzić objawów, tylko wyleczyć te przyczyny. No właśnie, więc przejdźmy może do tej pozycji, którą pokazaliśmy. Brzmi to strasznie. Zespół psychologiczno-jelitowy GAPS. Nie jakaś tam dieta cud, dieta kolorowa, dieta czarno-biała i tak dalej, tylko no, budzi to takie zastanowienie, o czym my tu w ogóle rozmawiamy. Dlatego jak już rozwinęliśmy sobie ten skrót, on oczywiście, tak jak widzicie na slajdzie, pochodzi od angielskiego, to jest Good and Psychology Syndrome, po polsku Zespół Psychologiczno-Jelitowy GAPS. Iwan, poprosiłbym ponownie ciebie, żebyś możliwie krótko opisał nam, czym jest GAPS. GAPS to nie jest dieta przede wszystkim. Częściowo związane jest z dietą, bo dieta to jest styl życia, a nie coś, co krótkoterminowo używamy, żeby zgubić nadwagę czy stać się zdrowymi. Więc GAPS to jest protokół oczyszczający, który balansuje naszą przede wszystkim florą bakteryjną w naszych jelitach, powoduje to, że te lata zepsucia tej flory przez trawienia, przez różne rzeczy, które organizm ludzki nie powinien trawić, co spowoduje to, że w naszych jelitach znajdują się coraz więcej pazożytów i bakterii, które nam chcą zaszkodzić, to ten protokół pomaga te jelita zbalansować z powrotem do takiego zdrowego stanu, bo w tym stanie probiotyczny i dobre bakterie, które jakby żyją z nami w symbiozie taki razem, powinny mieć poważną nadwagę nad tymi patologicznymi. Zdaje się chyba 10-1, możliwe, że mylę. Więc ten protokół pomaga oczyścić organizm od tych wszystkich rzeczy, co nam nazbierali się. I powoduje to, że nasze jelita staną się znowu, jakby zaczną huczać od tych zdrowych bakterii. Zawiera w siebie trzy główne fazy. To jest GAPS intro, czyli ta pierwsza część, gdzie zaczynamy od takich podstawowych, bardzo prostych do trawienia jedzenia, szczególnie zupy. Do tego też powoli dodają się, jakby tam jest 7 kroków, zdaje się, na tym GAPS intro. Wstępnym części tego protokołu i powoli po prostu dodaje się jedzenie, jakby dodatkowe jedzenie. Nie dodaje się naraz wszystkiego, a powoli za każdym razem jakieś inne jedzenie. Czyli na przykład jesz zupy i widzisz, że trawisz ich dobrze, nie masz żadnych problemów, nie masz tam wypryszki czy jakieś tam reakcje na skórze, to dodajesz kolejne rzeczy, tam awokado, czy to jajko, czy tam mleczne produkty wprowadzisz, domowe roboty. I to jest zrobione po to, żeby zrozumieć, z czym masz problem trawienia, bo normalnie przy takim codziennym życiu po prostu jemy wszystko, a system trawienia nie reaguje, szczególnie te, które mają problem z trawieniem, nie reaguje natychmiast na każde jedzenie, co jemy. I ciężko rozpoznać, czy my teraz
przeżywamy kryzys trawienia związany z naszym posiłkiem porannym, czy to to, co zjedliśmy przed chwilą, nie? Niektóre natychmiastowo poczujemy, natomiast takie większość jedzenia nie czujemy od razu, więc ten protokół jest tak zrobiony, żeby my powoli jakby zresetowali swój system i zaczęliśmy od podstaw i powoli dodawaliśmy jedzenie i wtedy, żeby wyłapać właśnie, z czym mamy problem. Te wszyscy ludzie, którzy idą na te badania, uczulenie, to właśnie będzie bardzo, bardzo pomocne dla nich, bo tylko w taki sposób możesz tak naprawdę wykryć, na co masz uczulenie. Potem następuje ta druga faza, to jest pełny GAPS, gdzie też powoli, ale już wchodzimy jakby taki szerszy obszar jedzenia, którego możemy jeść. To nie będę wymieniać, co można jeść na każdym stadium, to można w linkach te, co dodamy do programu, na dole sobie spokojnie znaleźć i poczytać. I w tym pełnym GAPS już zaczynamy jeść jakby taki większy wahadło tego przeróżnego jedzenia, z naciskiem na właśnie tradycyjny sposób przygotowania, nie kupujemy jakichś tam gotowych TV lunches, jak oni się nazywają, nie? Czy takie przetworzone jedzenie, ale właśnie jest nacisk na takie zdrowe sposoby odżywiania, które wspomnimy na koniec, jeszcze taki nacisk na to damy. No i na końcu, co jest bardzo ważne w tym protokole, co odróżnia jego od wszystkich protokołów i diet, to jest to, że jak już, czyli może inni też to oczywiście stosują, ale tu na pewno to jest, że jak już skończyłeś ten cały GAPS, to masz tę trzecią fazę, która cię sprowadzi z GAPS-u do już takiego jedzenia, które będziesz mógł jeść na co dzień. I też w trakcie tego GAPS-u wprowadzi się zasady, co jeść, jak jest, jak przygotowywać i w tym już momencie celuję na to, żeby już byłeś w stanie nie kupować te przygotowane jedzenia, ale właśnie gotować dla swojej rodziny. Chociaż tylko jeszcze tak krótko wspomnę, że 10 lat byłem w Anglii i w Polsce jest naprawdę dobrze pod tym kątem, bo mamy dobrą kulturę gotowania i przeróżne przepisy i tutaj naprawdę ten protokół jest o wiele łatwiej robić, bo są rzeczy, które możesz kupić w sklepie, które robią po prostu, może tam niedomowo, wiadomo, że to na jakąś większą skalę, ale jednak jest dobre jedzenie, jest smaczne jedzenie, jest w miarę zdrowe, a natomiast w Anglii to było po prostu masakra. To tam, no, to tyle w miarę skrócie. Dzięki. Zastanawia mnie taka rzecz, bo wiem, że autorka tej książki, to jest dr Natasha Campbell McBride, ona prowadzi już od 98 roku w Cambridge, w Wielkiej Brytanii, klinikę dietetyczną. I jak się przyjrzymy okładce, tam mamy drogowskaz z różnymi takimi dziwnymi, trudnymi nazwami. Autyzm, dyspraksja, ADD, dysleksja, ADHD, depresja, schizofrenia. Myślę, że część z nich jest nam znana. Czyli z tego wynika, że zastosowanie tego typu programu nie tylko pomaga nam uporządkować jakieś tam swoje, nie wiem, podstawowe problemy z trawieniem, czy lepiej się czuć, mieć więcej energii, ale z tego, co widzę, pozwala także wychodzić z poważnych chorób. Więc no, mnie to zaczyna interesować, przyznam. Zastanówmy się tak od praktycznej strony. Może Małgosia, dlaczego warto? Ty chyba miałaś jakieś doświadczenia z tym programem. To proszę, tak, żebyś oczywiście tam powiedziała coś więcej. Dlatego tutaj jestem, żeby się podzielić z tematem. Ja przez 2 lata byłam leczona przez różnych lekarzy. To nie jest tak, że ja jako pielęgniarka też z zawodu miałam dostęp do wielu lekarzy, dzięki Bogu. I swojego zdrowia na pewno nie był to rzeczy, którą zaniedbywałam. Jadłam, zazwyczaj starałam się jeść dobrze, z racji tego, że od tego zależało też, jak będę mogła funkcjonować, jakie będę mogła osiągać wyniki. I rzeczywiście wielu lekarzy, których sprawdzałam, przez 2 lata próbowali doprowadzić mnie do zdrowia antybiotykami, różnymi dziwnymi innymi rzeczami. No, prawda jest taka, że to doprowadziło mój organizm do zupełnego wyjałowienia. Bardzo łatwo mi było złapać jakieś przeziębienia, choroby, już nie mówiąc o trawieniu, o wzdęciach, o różnego rodzaju problemach takich jak złe samopoczucie, czy brak właśnie wystarczającej dużej energii. Ale w końcu znalazł się lekarz, który pomógł mi chirurgicznie z danym problemem. No ale ja zostałam ze zrujnowanym organizmem i zostały takie rokowania, że nie będę mogła mieć dzieci, a przede wszystkim powinnam przejść na hormony, na uregulowanie pracy tarczycy. No i przede wszystkim po zastosowaniu właśnie tego
zastosowaniu protokołu GAPS. Przede wszystkim wiadomo, że to nie jest prosta sprawa wprowadzić to od samego początku. Trzeba rzeczywiście wysiłek wprowadzić, taki włożyć swój wysiłek, ale efekty są zdecydowanie nawet bardziej korzystne niż nawet praca włożona w przeprowadzenie tego protokołu. Przede wszystkim po już zastosowaniu zdecydowanie polepszyło się samopoczucie. Mamy dowody na to, że ja robiłam badania krwi bardzo systematycznie i te wyniki zdecydowanie się poprawiały. No i dzięki stosowaniu teraz systematycznemu tego, czego jakby nauczyliśmy się z GAPS-a, to poziom na przykład TSH, czyli poziom funkcjonowania tarczycy, jestem w stanie unormować dietą, a nie lekami. No i jeszcze skoro nim było rokowanie, że nie możemy mieć dzieci, no mamy fantastyczną 2-letnią córeczkę. Zgadza się, potwierdzam, nie zaprzeczam. Dziękuję za to świadectwo. Aniu, nie wiem, czy możesz opisać jakieś korzyści, bo ty chyba dopiero zaczęłaś niedawno stosować ten protokół, ale może jakieś takie wstępne spostrzeżenia, jak to ci się podoba, jak to widzisz? Tak, zgadza się. Zaczęłam 1,5 tygodnia temu. I takie moje, te pierwsze spostrzeżenia są takie, że jak wspomniałam wcześniej, te moje problemy, kompulsywne jedzenie, słodycze, że to w ciągu 2-3 dni odeszło ode mnie. Rzeczywiście nie mam takiej ochoty, żeby cały czas jeść, bo człowiek, no cały czas szukałam, żeby coś ciekawego, dobrego zjeść. I rzeczywiście to się udało przezwyciężyć i to no, pomogło mi rzeczywiście wprowadzenie tej diety. I no, polecam ją dla tych osób, które mają takie problemy ze słodyczami przede wszystkim. Nie? Mhm. Tutaj widzę, że trudno nam jednak uciec od tego słowa dieta, mimo że Iwan właśnie zwraca uwagę, że to jest bardziej protokół leczniczy, ale no, faktycznie no, jesteśmy zewsząd atakowani tym hasłem, tak jak na początku już mówiłem, więc myślę, że wybaczysz nam. Tu jeszcze tylko chciałbym właśnie podkreślić, jak opisywałem GAPS, ten konieczny cel, że możemy jeszcze tak powiedzieć, że celem GAPS-a jest to, żeby ludzie wreszcie zbalansowali swój organizm i już mogli jeść tak naprawdę wszystko. Ja teraz mogę jeść naprawdę wszystko. Nie wszystko mi się chce jeść, nawet mnie nie ciągnie. To kolejny właśnie plus, nie? Że te takie przetworzone rzeczy w ogóle mnie nie smakują. Ale cel GAPS-a jest taki, żeby po tym okresu oczyszczającym, żeby już byłeś w stanie jeść wszystko, ale też żeby miałeś narzędzie i zasady, którymi będziesz kierować się, żeby, tak jak w Piśmie Świętym napisane, że wszystko mogę, ale nie wszystko dla mnie jest pożyteczne, że we wszystkim trzeba stosować umiarkowanie. Już nie mówię o tych rzeczach, co tam w każdy zdrowomyślny człowiek nie dotknie, nie? Ale taki pół na pół, taki trochę przetworzony, nie do końca najlepiej zrobiony, ale jednak nas kuszą te jedzenia, nas kuszą wszędzie, nie? I jak z tym walczyć, nie? Jak masz cały czas zbalansowany tryb życia i jesz w miarę dobrze, to możesz sobie pozwolić na takie rzeczy. Jak nie zabraniesz sobie ich totalnie, to nie stajesz się takim niewolnikiem tych rzeczy, że ja z nimi będę walczyć i będę jeść, i oni mnie kuszą. Oni przestali mnie kusić i innych ludzi, którzy też próbowali, dlatego, że jakby wyzwolili się z tego, już nie przejmują się, że ja tam zjem jakiś cukierek, to umrze, nie? Czyli tam żartuję oczywiście, nie? Ale że tam będzie koniec świata, że zepsuję sobie całe zdrowie. Ja spokojnie mogę te rzeczy jeść i też czasem jem, ale mam pewne zasady, do których właśnie niebawem dojdziemy, które wam pomogą już nie przejmować się tym aż tak, nie? Myślę, że tutaj na ważną rzecz zwróciłeś uwagę, czyli to nie jest tak, że jeżeli to zaczniemy, to automatycznie zakładamy sobie jakieś kajdany, łańcuchy i do końca życia stajemy się niewolnikami jakichś właśnie zasad, tu dietów cud i innych takich różnych rzeczy, czyli faktycznie jest to protokół leczniczy, który służy temu, żeby doprowadzić nasz organizm do stanu równowagi. Przy okazji wychodząc z różnych chorób mniejszych lub poważniejszych, jak tutaj też Małgosia tak dość ogólnie opisała, ale mogę potwierdzić, że były to bardzo poważne dolegliwości. No i cieszyć się zdrowiem później i cieszyć się właśnie, tutaj też nawiązałeś do Biblii, no tym całym dobrodziejstwem, tymi wspaniałymi rzeczami, które nasz Stworzyciel nam daje. Kto powinien właśnie, dla kogo jest ta dieta? Czy tak jak na początku mówię, że około 30 się pojawiają pewne problemy, to czy dopiero 30-latkowie powinni się tym zajmować? Czy może już powinniśmy też naszym dzieciom zwracać uwagę na pewne rzeczy, uczyć ich tych nawyków? Dla kogo jest ta dieta? Może Aniu, jak ty to widzisz?
Znaczy, wydaje mi się, że każdy, kto ma te problemy, no to będzie poszukiwał sposobów, żeby sobie z nimi poradzić. I jeśli ten sposób, który opiera się na logicznym rozumowaniu, na wytłumaczeniu, jak działa organizm, jak działa układ trawienia i to się przekłada na to, na żywienie oczywiście, no to warto spróbować, żeby się też przekonać. Nie? I dla każdego, kto czuje się, że ma taką wolę, żeby to rzeczywiście pociągnąć i spróbować sprawdzić, czy na jego organizm zadziała. Mhm. Czy są tutaj, Iwan, jakieś takie zastrzeżenia, że no, nie dla dzieci, tylko już na przykład dla osób z rozwiniętym organizmem, albo nie dla osób chorych, takie praktyczne jeszcze wskazówki? Nie. McBride nie wskazuje na to, że ta dieta powinna być tylko dla dorosłych, szczególnie dla dzieci. Bardzo ją poleca dla starszych osób też. Wiadomo, że to każdy jest indywidualny i niektórych w przypadkach trzeba bardziej jakby konsultatywnie do tego podchodzić i pomagać, bo niektórzy ludzie nie są w stanie, nie mają na przykład interneta czy coś i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi dla kogo, to tak naprawdę ta dieta jest dla wszystkich. Ten protokół jest dla wszystkich, ponieważ u każdego z nas jest ten atak przez jedzenie przetworzone na jelita i na ten balans flory, a po drugie, że większość z nas prędzej lub później w swoim życiu doświadczyła tych magicznych antybiotyków, które rzekomo powinny nam pewne choroby wyleczyć. Zamiast tego tylko spowodują to, że jest jakby zniszczą wszystko oprócz pewnych patologicznych bakterii, które rozmnażają się dzięki temu. Więc każdy powinien ten protokół przyjść, moim zdaniem, zdaniem właśnie McBride i innych lekarzy. Więc tak naprawdę ta dieta jest dla wszystkich. Dzięki. Małgosiu, wspomniałaś o córeczce. Więc no, jesteś też panią domu, poza tymi wszystkimi rzeczami, które robisz na co dzień. Jak to wygląda z perspektywy bardzo zajętej i zapracowanej pani domu, przestrzeganie pewnych zasad, reguł, czy realizacja właśnie tego typu protokołu? Ja może jeszcze dokończę trochę wypowiedź Iwana. Ja zaczęłam protokół GAPS. I on trwał pewien czas, przeszłam, jeszcze nie zdążyłam przejść jednego etapu z jednej bardzo prostej przyczyny. Udało nam się zajść w ciążę, która wcześniej lekarze powiedzieli, że jest duże prawdopodobieństwo, że w ogóle nigdy nie będziemy mieć dzieci. I w tym momencie, kiedy kobieta zachodzi w ciążę, nie może robić części intro, tylko już musi przejść na ten pełen GAPS. Ale to już takie są szczegóły, to już jak się ktoś będzie interesować, to wtedy tak naprawdę o szczegóły wejdzie. Ale prawda jest taka, że no ja nawet dietę znowu, cały program, czy tą część nawet taką trudną, która jest na początku do wprowadzenia, gdzie mamy bardzo ograniczoną ilość produktów, którą jakby leczymy na początku swoje jelita, byłam nawet w stanie zrobić na zgrupowaniach kadry narodowej. Więc jeżeli poświęciłam nawet pół dnia na to, zdaję sobie sprawę, że każdy jest w stanie, jeżeli komuś zależy na zdrowiu, jeżeli ma problemy zdrowotne, to on jest w stanie poświęcić pół dnia na to, żeby przygotować sobie posiłki nawet na cały tydzień. Kiedy ja przygotowałam nawet w ten sposób, że zamykałam je w słoiki, pasteryzowałam zupę i jest to naprawdę do wykonania nawet ten sam początek, który jest wymagający. Ale teraz, kiedy jako pani domu... Prawda jest taka, że proste zasady wystarczy zastosować, wyrzucić po prostu pewne produkty z listy, po prostu ich nie kupujemy, po prostu ich nie używamy. Jest pewien zachowany standard gotowania z produktów danych, które są po prostu, tam akurat w książce Nataszy McBride jest bardzo, bardzo dużo wskazówek, jak gotować. Pewne przepisy są podane, można z tego skorzystać, robimy rzeczy, które lubimy w taki sposób z użyciem tych produktów, które po prostu no są dla nas lepsze, a wyrzucamy po prostu z kuchni tych, których nie wolno nam używać, bo po prostu nam szkodzą. I
taka jest cała trudność. A ja przyznaję, że nasza kuchnia się dzięki temu jeszcze bardziej urozmaiciła i wiele osób się, jak wiedziało, że stosujemy ten protokół, byliśmy na wstępie, no, to co wy w ogóle jecie? Tego nie jecie, tego nie jecie. A Piotr miał taką tendencję do tego, żeby robić zdjęcia systematycznie tego, co jak podaje posiłek. Ja wiem, że to jest śmieszne, bo ja się zawsze nabijałam z tych, że robią zdjęcie swojego talerza. Myśmy ich nigdzie nie udostępniali, to jest w naszym prywatnym jakimś tam albumie, ale jak ktoś rzeczywiście zarzucał nam, to wy jakoś, co to w ogóle jecie? Tego nie jecie, tego nie jecie, nie jecie tego, to co wy jecie? No i Piotrek, no to możesz sobie przejrzeć, co jemy. Mówi, wow, no to super wygląda, no smacznie, zdrowo i tak dalej. I rzeczywiście ja przyznaję, że to nam zdecydowanie urozmaiciło kuchnię, otworzyło moją głowę jako gospodyni na wiele rzeczy. A jeśli chodzi o Magdalenę, to dzięki Bogu ja nie mamy żadnego problemu z jedzeniem, wręcz ja się śmieję, że Magdalena to jest taki jamochłon, ona po prostu je bardzo dużo, ale też od samego początku pilnowaliśmy tego, żeby jadła dobrze, żeby jadła dobre produkty i tego ją żeśmy nauczyli po prostu. Dziękuję. Czyli z tego, co mówisz, jeżeli naszym widzom, Polakom faktycznie zależy na zdrowiu, no to jest możliwe to, żeby to zrobić, żeby swoje zdrowie poprawić. Jeśli chodzi o gospodarstwo domowe, naprawdę nie jest to duża trudność. Iwan mówił o przygotowywaniu w domu rzeczy, które, tak jak kefir, żeby to były produkty przygotowane w domu, naprawdę nie zajmuje to dużo czasu. Zrobić kefir to jest chwila, moment. Naprawdę, czy nawet przygotować twaróg. Ja się przyznaję, że u nas w domu to robi na przykład Piotr. Ja przyznaję, jako żona jest mi bardzo miło widzieć, że mąż mi akurat w tym temacie pomaga w kuchni, ale rzeczywiście nie ma tutaj większego wysiłku, żeby coś takiego przygotować. To jest bardzo szybkie, bardzo proste do zrobienia. Wspomniałeś o kefirze, tam jednym okiem zauważyłem, że już te małe kalafiorki pokazały się na ekranie naszym widzom. To może na koniec, będziemy już powoli przechodzić do podsumowania, porozmawiajmy sobie o takich kluczowych rzeczach, zasadach. No właśnie, ten kefir, o co chodzi, Iwan? Kefir to jest jeden z najmocniejszych probiotyków na świecie. Chodzi tu o mleczny kefir, bo jest też wersja jakby wodna. Rozmawiamy o mlecznym kefirze. On zawiera w ten konieczny produkt, który wychodzi z tego kefiru, czyli ten napój, mniej więcej 30 rodzajów różnych bakterii, grzybków i probiotycznych bakterii, substancji. I tak naprawdę każdy człowiek powinien mieć w swoim jedzeniu, w swoim odżywianiu jakiś probiotyk. Wiadomo, że tam jest cały rynek tych probiotyków, natomiast najlepszy probiotyk to jest ten, który jest zawarty jakby jest część jedzenia. Dlatego zawsze mówię, wszystkie leki brać z jedzeniem, żeby łatwiej to było uswoić, przetrawić. To najlepszy probiotyk to jest kefir, dlatego też, że on nie tylko jest częścią, jak podane jako jedzenia, ale też zawiera te mikroorganizmy, które nie są tylko tymi, które przechodzą przez nasze jelita i jakby wychodzą z organizmu, rzeczywiście czyszcząc ich, ale też ma substancji, które zasiedlają te jelita i powodują to, żeby właśnie to nasze zdrowie, ten balans był taki stały. Więc, przepraszam, kefir jest jedna z takich właśnie zasad, która jest bardzo ważna. Mhm. Jak rozumiem, właśnie picie tego kefiru, no to jest jeden z elementów tego protokołu. No to kluczowy, mogę tak od siebie dodać, że faktycznie w ramach realizacji tego protokołu GAPS również zaczęliśmy zalewać mleko, zalewać te grzybki, te kalafiorki, te ziarna kefirowe, bo to chyba tak fachowo się nazywa mlekiem. I po kilkunastu godzinach wychodzi nam z tego pyszny kefir. Oczywiście te ziarna kefirowe odsiewamy, one zostają do przygotowywania następnej porcji. No, natomiast to, co uzyskujemy, to jest wspaniały, gęsty kefir. No i przyznam, że gdy już zakończyliśmy właśnie ten protokół, no to tak nam to weszło w krew, weszło właśnie w nawyk picie tego, że do dzisiaj wykorzystujemy, nie wiem, już drugi, trzeci rok chyba pijemy ten kefir i nie zamierzamy wcale skończyć. Weszło to już na stałe do właśnie zasad prowadzenia tej naszej kuchni. Tu rzeczywiście można zrobić cały program na temat kefiru i możliwe, że taki zrobimy, ale też niektóre inne rzeczy, które chciałem przypomnieć, to jest właśnie kwestia tłuszczu, że od wielu lat, to mniej więcej od gdzieś lat 50. Był taki lekarz, też wyliczał mi z głowy jego imię, podaje się Isel Keys,
czy Keynes, nie pamiętam dokładnie, ale on był takim kluczowym propagatorem tego, że tłuszcz zwierzęcy jest zły tłuszcz, że to spowoduje tego, że nasze krwionośne naczynia będą zatkane i te wszystkie choroby układu krążeniowego będą nam się wydarzyć. Natomiast kiedy zrobili autopsję tych ludzi, którzy chorowali na te choroby, czy umarli od udaru, czy zatoru i tak dalej, to znaleźli, że w tych naczyniach znajduje się nie tłuszcz zwierzęcy, a tylko albo plaki typu z kumulowania wapny, co jest spowodowane tym, że jest za mało magnezjum, który reguluje wszystkie minerały, między innymi też wapno, który zresztą jest wypłukany przez te niezdrowe jedzenie. To pierwsza rzecz, a drugi właśnie, że ten tłuszcz jest no, taki niezdrowy, że to podniesienie tego całego cholesterolu i to zamieszanie z tym cholesterolem, co jest dobry, co jest zły i jakby odpychanie ludzi od tych klasycznych, tradycyjnych tłuszczów, czyli masło, klarowane masło, smalec, jest też taki, w Polsce nie praktykuje się, bo nie ma dużo krów, ale tak też z wołowiny zlewa się ten tłuszcz. I kiedyś właśnie gotowało się na tym tłuszczu obfity, nie? Wszystko było tam smażone i jak na patelni tu nasze dziadki czy pradziadki może też pamiętałem, że jak smażyło się na patelni, to patelnia się zostawała na tym ganku i nikt nie mył, nikt nie szarował, to chyba, że spaliło się na tym maśle. Natomiast od tych lat 50. był taki właśnie ruch, żeby ludzi z tego na tą margarinę przekabacić, rośliny. Żeby te tłuszcze rośliny, nie? A tłuszcze rośliny oni są bardzo, tak w miarę wkrótce powiem, że tłuszcze rośliny są bardzo niestabilny, źle reagują na świat, na temperaturę, na tlen, więc naprawdę najlepszy tłuszcz, i to też o tym możemy cały program zrobić, to właśnie tłuszcz zwierzęcy. To nie będę dalej wchodzić w szczegóły, to taka kolejna rzecz, co trzeba było odśledzić i to co zaczęliśmy mówić na początku. Ten właśnie lekarz Weston A. Price, to ważne wspomnieć, że kiedy on badał ten styl odżywiania tych ludzi, to znalazł, że ich dieta zawiera co najmniej 50, a w niektórych wypadkach nawet 70% tłuszczu zwierzęcego. I to też powoduje to, że te witaminy, które fat-soluble, czyli A, D, K2 i te wszystkie rzeczy są w stanie uswoić się w organizmie. Więc to jest taka kolejna kluczowa rzecz. No to niestety trochę nam czas nas goni, to możemy jakby zatrzymać się na tym, chyba że jeśli ktoś z Was chce coś dodać, ale myślę, że następne programy możemy też zrobić taki pojedynczy na te tematy, bo oni są naprawdę, można dużo o nich mówić. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że no, tutaj przynajmniej kilka razy wsadziłeś kij w mrowisko, podważyłeś pewne zasady tak powszechnie akceptowane, bo przecież mówi się, że spożywanie dużych ilości tłuszczu, no właśnie to masło chociażby, czy te tłuszcze zwierzęce, no to one powodują raz wzrost tego poziomu cholesterolu, którym tak się nas straszy, dwa, no przecież no, rzekomo powoduje to tą otyłość powszechną i tak dalej, więc jest to rzeczywiście bardzo ciekawy temat. Niestety, przepraszam, że tylko powiedzieć słowo, niestety w Polsce jeszcze to dociera, ale w anglojęzycznym świecie to już dawno dotarło. Nawet był taki artykuł w Times Magazine, gdzie przyznali się do tego, że to był błąd, nie? Więc w anglojęzycznym świecie to już dawno wiadomo, że masło to nie jest ten enemy of the people, jak się mówi. Natomiast w Polsce to widać, że powoli dociera i jeszcze nie jest wiedza powszechna. Okej, czyli konkretnie wyrzucamy margarynę, wyrzucamy oleje roślinne, takie pewnie w tych plastikowych, przezroczystych butelkach, na których się powszechnie smaży. W zamian stosujemy naturalne tłuszcze zwierzęce. Masło klarowane, bądź właśnie naturalnie pozyskane, pewnie smalec, tłuszcz gęsi, kaczy i tak dalej. Są też tłuszcz kokosowy, mówię, że to jest bardzo, bardzo szeroki temat i myślę, że zrobimy właśnie taki program na temat tłuszczu. Możemy wam powiedzieć, co my robimy. Nie, tak jak mówiliśmy od początku, nie jesteśmy lekarzami, ale u nas w domu na pewno nie znajdziecie tą butlę margaryny, nie, albo tych olejów. No, po prostu tak robimy i czujemy się dobrze, zdrowi i to też polecamy naszym widzom. Małgosiu, na koniec kilka praktycznych rad z twojego doświadczenia. Co wyrzuciłaś z lodówki? O tym to bym musiała, myślę, że kolejny rzeczywiście program. Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby po prostu każdy
pamiętał o tym, że to my odpowiadamy za to, jacy jesteśmy. I to my odpowiadamy przede wszystkim za nasze zdrowie. Nikt za nas tego nie zrobi, nikt się za nas nie dowie. To my po prostu musimy to zastosować. Amen. Czyli apel na koniec. Bierzmy odpowiedzialność za nasze zdrowie. Nie czekajmy, aż coś się zacznie dziać i będziemy liczyć na to, że lekarz nam powie to i to, proszę wziąć taką i taką pigułkę. Chociaż zdaję sobie sprawę, że jest to wygodne, bo na pewno łatwiej jest wziąć tabletkę czerwoną, niebieską na przykład, oczywiście bez analogii, nie doszukujmy się, czarną. To może jest i łatwiejsze, ale zastosowanie jednak naturalnych sposobów, korzystanie z tego, w co zaopatrzył nas Stwórca, nie dość, że może dać nam rzeczywiście dobre zdrowie, to jeszcze przy okazji odkryjemy przy tym wiele satysfakcji i wiele różnych korzyści po drodze możemy uzyskać. Na dzisiaj wam dziękujemy. Myślę, że będziemy ten cykl kontynuować. Potraktujmy ten odcinek jako inspirację, zbiór takich luźnych porad. Dla zainteresowanych podamy linki, o których Iwan wspominał, do źródeł, z których korzystaliśmy. Polecamy zapoznanie się z pracą dr Nataszy Campbell-McBride, z pogłębieniem wiedzy na temat doktora Westona Price, o którym też nam Iwan opowiadał. No i myślę, że na dzisiaj podziękujemy. Dziękuję Państwu, dziękuję naszym gościom. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję, do zobaczenia.